Patrzcie na to. Patrzcie na to. Copacabana. Tutaj będziemy mieć swoje mieszkanie. Ale porażający widok. Co tu się dzieje? Ale jak kozacko, że nie widać nic, co jest pod tobą. Ale mi się nogi uginają, Dorka. Ale co tu się dzieje? Ja pierdzie. Jesteśmy na 59 piętrze. Po prostu to co tu można przeżyć w tej chwili, to jest po prostu nie do opisania. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiejszy odcinek może być bardzo ciekawy. Dlaczego? Dlatego, że udajemy się do jednego z najlepszych budynków, jaki powstał w Pattaji, a mianowicie Copacabana. Jedziemy tam zobaczyć, jakie są mieszkania, a z tego co wiemy, są mega, 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 z prywatnymi basenami, dosłownie w mieszkaniu. Sam budynek i lokalizacja po prostu bije wszystko na głowę, dlatego musimy tam jechać, musimy zobaczyć te mieszkania. A Was proszę o łapkę w górę i subskrypcję tego kanału, jeśli jeszcze nie subskrybujecie, i o Wasze opinie, jak Wam się podobają te mieszkania, tutaj w komentarzach pod tym filmem. Właśnie znajdujemy się przed budynkiem. Tak jak mówiłem, jest to jeden z najbardziej luksusowych budynków w całej Pattaji. Ogromny wieżowiec z bardzo luksusowymi mieszkaniami i całym tutaj otoczeniem i wszystkim, co tutaj się znajduje. Na godzinę 15 mamy umówione spotkanie z panem, który pokaże nam tutaj mieszkania, także zobaczymy, jak to wszystko wygląda na żywo, jaka jest naprawdę tego jakość. Także za 5 minut mamy spotkanie, wchodzimy do środka. Okej, wchodzimy do środka. Spójrzmy, jak to tutaj wygląda przed budynkiem. Duży basen, hello, duży basen, duży bar, troszkę miejsca do posiedzenia. No, wygląda to właśnie wszystko bardzo ekskluzywnie. Kolory złote, białe kafeleczki, takie lekko niebieskie. Jacie, tutaj kolejne, patrzcie na to. Patrzcie na to, Copacabana. Tutaj będziemy mieć swoje mieszkanie. Ale piękne. O. To wszystko oczywiście tutaj należy do tego budynku. Każdy, kto tutaj po prostu mieszka, może sobie tutaj spędzać czas przed budynkiem. Ale mieszkania są też wypasione. Idziemy do środka. No. Dobra, na chwilę wyłączam nagrywanie. Nie wiem, czy można nagrywać, czy nie można. Także nie chcę przesadzać. Tak, jeszcze tylko pokażę, jak to wygląda. A jest to po prostu zwykły blok mieszkaniowy. Co, Emi, jak Ci się podoba? No, jest naprawdę wystrzałowo, bym powiedział. Wow. Super, nie? No, jest to zrobione naprawdę na wysoki połysk wszystko. W budynku jest co najmniej 59 pięter. To już jest chyba ostatnie, 59, powiedzmy 60 miejsce na lądowanie helikopterów, jakby ktoś potrzebował. I tak mniej więcej prezentują się tutaj mieszkania. No to jest akurat właśnie to z prywatnym basenem, które nas najbardziej interesuje. Około 80 metrów kwadratowych. No i jak widać tutaj na zdjęciach, wszystko jest naprawdę bardzo ekskluzywne. Bardzo duży budynek, bardzo duży i bardzo ekskluzywny. Będę to powtarzał dzisiaj 100 razy. To słowo będzie powtórzone w tym wideo. O, tutaj tak wygląda jeszcze sama góra tego budynku. Baseniki, jakieś znowu miejsca do relaksu. Czekaj, Misiu. No i znajdujemy się oczywiście przy samiutkiej plaży, Jomtien Beach. No jest kozacko. A, i ekskluzywnie. Bardzo, bardzo, kurde, kozackie miejsce. Jezu, mi tu brakuje słów, jak to wszystko wygląda ogólnie. Wszystko w takim jakimś złocie. A jesteśmy w pierwszej sekcji wind. Są trzy takie sekcje. Pierwsza, druga, trzecia, ponieważ budynek jest bardzo długi. Ciągnie się od jednej ulicy do drugiej. Przez całą szerokość tutaj, kurde, pomiędzy. Więc ogólnie wygląda to wszystko niesamowicie. No, złoto, marmury, czarne. No, nie, brak słów. Emma, zachowuj się. Ale porażający widok.
Co tu się dzieje? Ale jak kozacko, że nie widać nic, co jest pod tobą. Ale mi się nogi uginają, Dorka. Ale co tu się dzieje? Ja pierdzie. Jesteśmy na 59 piętrze. Po prostu to co tu można przeżyć w tej chwili, to jest po prostu nie do opisania. Po prostu... Ja nie wiem, co powiedzieć, naprawdę. Ja nie wiem, co powiedzieć, bo mi się nogi uginają, jak tutaj w ogóle stoję. Ja się boję tu podejść, a co dopiero pływać. Ja pierdzielę, jaki budynek. Co to jest w ogóle? Jakie widoki. Yeah. Tamte wieżowce takie wielkie, a takie małe teraz. Ja. Ale hit. To jest po prostu hit, co tutaj się dzieje. No widoki, no nie wiem co powiedzieć. Tam jeszcze jakieś takie coś do góry. Sija. No tutaj w ogóle jesteśmy na tym 59 piętrze. Są tak korty do grania w tenisa i jakieś siłownie oczywiście, baseny. To nie jest jedyny basen, który tutaj się znajduje na dachu. Tych basenów jest dużo więcej. Ale dopiero jesteśmy w pierwszym miejscu. No po prostu ja nie wiem co powiedzieć. To się nie da tego opisać. Co tu się dzieje w tym momencie? Obecnie mieszkamy gdzieś tam, w tych budynkach. Ale to po prostu rozwala wszystko. To po prostu... Emi, co powiesz? Wysoko. Wysoko, aż się boisz stać czy co? Nie bój się. Ale jest tak wysoko, że ja nie wiem. No mi też się nogi trzęsą. Ja mam jeszcze takie nogi naprawdę nieprzyzwyczajone do takiej wysokości. To jest po prostu niesamowite. Jasny gwint. Aż... To jest lepsze niż punkt widokowy. No naprawdę, to jest lepsze niż wszystkie punkty widokowe, na jakich chyba byliśmy. Ale w ogóle to wyjście, ten strzał taki, jak się wychodzi z tej windy i patrzysz i nagle nic nie widzisz, tylko niebo. I morze. I słońce. I po prostu... No coś to niesamowitego, jaki to jest szok w ogóle. Ujacie. Dobra, idźmy dalej, bo jest po prostu szok. No, właśnie o tym widoku mówiłem. Wychodzisz i nic więcej nie widzisz, tylko piękny kolor w basenie, wody, morze i słońce, i góry. Ale szok. 3.9 million. Ale no jednak, kurde, mieszkanka są tutaj bardzo małe. Oczywiście jeszcze widzicie, to wszystko jest jeszcze robione, bo no kurde, budynek jest dopiero co wybudowany, bo oddany do użytku. An idea, you know, mm-hmm. This is already sold, but you know, mm-hmm. getting ready for handover. Yeah. So we still have to clean, have to put more furniture inside. Mm-hmm. This is not the showroom. Yeah. This is just like an actual room, you can see, you know. Yeah, this is for me. Yeah. But I think you'll, Mm-hmm. 44, yeah. This is, so you get more of a, tak, clear view, you know, yes, the whole city. Yes. Checking areas, if you come work, whatever, you know. Yes. Mm-hmm. No, także widzicie, takie kolejne miejsce, w którym można sobie pooglądać, kurcze, widoki. Jesteśmy obecnie na 40 piętrze. Można sobie tutaj, nie wiem, wziąć laptopika, posiedzieć, popracować, coś tam porobić. Idziemy zobaczyć, jeszcze tutaj też jest jakiś basen, tylko z drugiej strony, tak jakby. O, tutaj jest taki basenik z takimi widokami na Rivierę. I właśnie ta Riviera jest troszkę konkurencyjna tutaj z Copacabaną, ale ona jeszcze jest w takim stanie, że jeszcze totalnie tam nie można na razie nic zobaczyć. Trzeba jeszcze poczekać. Ale jak tylko ją otworzą, to na pewno do tej Riviery też pojedziemy zobaczyć, jak tam wyglądają mieszkania i jak to wszystko wygląda. No, tak właśnie o nim wspominałem. Kurde, ale te dwa takie wąskie skony się tu wzięły, jakieś takie śmieszne. Jakoś tak nie kojarzę. Ale w ogóle teraz, patrz, jesteśmy tylko na 40 piętrze, a to wszystko takie się jakieś małe wydaje, nie? Nawet w sumie niskie. A przecież tam na tym 60 piętrze to już było w ogóle było takie coś, że...
Ja pierdzielę, tutaj w ogóle też na tym 40 piętrze ten basen. To wszystko tak w powietrzu jakoś tak wisi. No przecież to jest taki strach na początku przynajmniej, co? No patrz, nie, no patrz jak ten basen tutaj tak wisi. Ja bym się tu bał pływać normalnie, że to się nie urwało. A tam też sobie fajnie wygląda pomiędzy tymi budynkami. Jaki jest tylko tutaj problem? Problem jest taki, Dorka, że jak na przykład byłem teraz w tych mieszkaniach, co tutaj byłem, to słońce w nie świeci i jest gorąco. To, że są takie małe, na przykład te 30-metrowe to są bardzo małe ogólnie, to jeszcze w nie słońce świeci. I na przykład tak jak widzę w tym pierwszym budynku od tej strony, to na przykład tam jest cień teraz. I tam na przykład jest, by było dużo lepiej, bo w te też słabo, w tamte znowu w sumie też słabe takie trochę widoki, bo tak jakoś ten, tak ten budynek jest reskierowany, ale chyba najlepiej by było, a nie wiem zresztą, ale a tam też jest kozacko. No dobra, idźmy zobaczyć jeszcze te mieszkania. Czyli tutaj całe tutaj ten ogród, który tu widzimy, ten kort tenisowy, restauracja, tamten waterfall, czyli wodospady i cały ten ogródek, to wszystko należy tutaj do tego budynku i można z tego wszystkiego korzystać. Okej, okay, właśnie jesteśmy na trzecim balkonie. Sauna room. Yes. Overlooking city or whatever. Okej. Czyli tak, siedzimy sobie w saunie. O, akurat nie ma nikogo. O, duża sauna, fajna duża sauna. Można sobie siedzieć w saunie. No i patrzeć tutaj na takie widoki. No to fajnie się siedzi w takiej saunie na pewno. Szczególnie wieczorkami, jak jest już fajnie oświetlone. No i tutaj jesteśmy na 30 piętrze. Tutaj jest, tak jak pan powiedział, taka sama koncepcja jak u samej góry na tym basenie. No tylko jesteśmy na 30 piętrze, a nie na 60, więc widoczki są trochę inne. Ale i tak jest czadowo. I tak jest bardzo, bardzo czadowo. No kurczę, jedyny problem, który tylko tutaj widzimy, to są małe mieszkania póki co, ale będziemy jeszcze oglądać też większe mieszkania. Także tak, trzy baseny w budynku, te, które już w sumie widzieliśmy i jeszcze czwarty oczywiście, ten na dole przy wejściu. A teraz idziemy oglądać mieszkania. Aha, czyli tu jest właśnie to, które nam najbardziej w sumie odpowiadało, czyli tak, tutaj jeden pokój. Który już jest nawet wystarczająco wielkościowo. O, łazienka już też jest o wiele taka przyjemniejsza. No, łazienka już jest dużo, dużo lepsza. Wejście stąd do łazienki, czyli bardzo fajnie. No i właśnie tak, tutaj mała kuchenka z salonikiem, wystarczająca. Tam jest balkonik, a tutaj wyjście właśnie na prywatny basen. I to jest mieszkanie, które nas najbardziej interesuje. I co? No i nawet głęboki. Tutaj to nawet głęboko jest. No i to są właśnie te, które widać tam z dołu, nie? Z marketu, jak jesteśmy, nie? To są właśnie te mieszkanka. No i tu jest właśnie fajnie, bo tu jest cień. No tak, no właśnie, masz super taras. Ciekawe, co to za wyjście. Tutaj co, prysznic sobie można nawet wziąć. Tutaj nie wiem tylko, co to za drzwi. No ale tak. Prywatny basen, no kurde, prywatny basen w mieszkaniu, w bloku, no to jest po prostu coś wyjątkowego, totalnie pięknie podświetlony. Wieczorem jest tutaj przecież na pewno przepięknie. Widzieliśmy jeszcze takie, gdzie wisiały sobie tutaj jakieś fajne takie huśtaweczki jakieś, czy tam wiecie, no coś z sufitu do siedzenia, do leżenia, jakiś stolik, jakieś coś. No po prostu tutaj to jest, słońce cię nie razi, o tam jest trochę słońca, okej, okay. Tutaj jest cień. Wejście do mieszkania twojego z prywatnego tutaj tarasu, z prywatnego basenu, wchodzisz sobie do super mieszkania, no i mieszkanko jest super wystarczające, no i to jest właśnie to, czego tutaj szukaliśmy, po co tutaj przyjechaliśmy, właśnie żeby zobaczyć to mieszkanie. No, tutaj jeszcze jest balkonik dodatkowo, kuchenka bardzo ładna, wszystko. I co? No to jest takie w sam raz, nie? To jest, że tak powiem, idealne. So this is like fully furnished. This is how it looks like when fully furnished. This is the design, you know, with the chimneys here. Yes, this is the best one. Yes.
This is, you like this one? Yeah. I understand. What we're looking for. Yes. This one costs a little bit more. Yeah, yeah. This is why I want to, we go look two bedroom, and then you can compare. Yeah, yeah, yeah. It's almost the same price. Yes. For two bedroom. Yes, yes, a little bit, yes. A little bit smaller, but you know, no private pool, no, but yes. You get two bedrooms. Yes. Yeah, one, a bigger one. Yes, yes, yes. I mean, but this big terrace is, this is amazing. What this door? Where can we go there? To the bus service. Yeah. So basically, when you're in your room, you have to have people come clean. Ah, yes, you want clean, swimming pool. Yes, yes, you want private. Yeah, to staff. You don't want people come in here to, you know, yes, so yes, they go out there. You're in here. Yes. Maybe some curtains. Finish. Yes. Private. Yes. They take care. Yeah, yeah. Clean the swimming pool. Yes. You're living here private. So this is why. Yes, Let's go look at the two bedroom and then you can decide. Okay? Yes, then you okay. Take it okay. And I can, you know, because the price is for this one and a two bedroom almost a little, this a little bit more expensive than the two bedroom. Because of this. Yes, because of this, you know. Jacuzzi on the balcony. Jacuzzi on the balcony. So all these two bedroom like this and the big one bedroom here next door, I show you after, have jacuzzi like this. Bo tutaj widzisz, jest tylko zasłonięta. Widzisz, tam jest jacuzzi? Can okej. Możemy sobie tu wyjść na balkon. I okej, no nie mamy prywatnego basenu, ale możemy mieć prywatne jacuzzi chociaż. Z bąbelkami, taką wannę dużą na tarasie i też jest w sumie fajnie. Tylko taki tarasik, tu jest już mały. No i tutaj już słonko nas dopada, że tak powiem, ale jest i tak przyjemnie. Ale za to mieszkanie jest duże, nie? Za to mieszkanie ma 64 tylko metry, bo tamte 80, ale to wlicza się razem z tarasem. Oni tutaj te metry kwadratowe liczą mieszkanie plus taras, a u nas w Polsce to chyba raczej tylko za samo mieszkanie się liczy, nie? No, tak mi się wydaje. Chociaż tak, tutaj teraz mamy fajny salonik, już taki wystarczający. Jest tutaj jadalnia, tutaj kanapa, telewizorek i tutaj mamy piękny widok za oknem. Wraz z tym balkonikiem i sauną, ładna kuchnia, duża kuchnia. Dwie toalety nawet, no widzisz? Tak, klimatyzacja oczywiście musi być schowana. Jeszcze dodatkowo, że jest, to też jest fajna sprawa. Tutaj tak, tutaj duże łóżko. O właśnie, tutaj są dwie toalety. Pierwsza toaleta, tak? Pokaż mi, czekaj, ja tu sobie wejdę jeszcze tylko zobaczyć. Czyli tak, czyli tutaj mamy fajny, duży prysznic. Bardzo fajny, duży. Pozdrawiam. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Tutaj mamy ładną umywaleczkę. Dużo, to jest ważne, że tu jest dużo miejsca, nie, Dorka? Obok tej umywalki można dużo rzeczy. Tak, szuflady, jest je pochować, jest fajna toaleta. Jeszcze drugi balkon też. Drugi balkon? Gdzie? Z drugiej strony? Tak? Balkon. No i tak, tutaj to łóżko nawet już jest przynajmniej trochę większe, nie? Tu już jest tak o wiele fajniej. No drugi balkon, bo tam mamy jeden, ten z tym widokiem, a tutaj jest tak, tutaj jest drugi, drugi pokój, druga toaleta, no widzisz? Miałabyś tutaj swój pokój i miałabyś swoją toaletę jeszcze, ja się kręcę. No, tutaj też jest drugie drzwi, drugie wejście do toalety. No wszystko jest takim na poziomie naprawdę taki zrobiony, bardzo, bardzo porządny. Wszystko płytki, taki kurde, w kosmos zrobiony. No tylko ten pokoik w sumie ten jest taki malutki, no to taki, taki tylko, żeby tu w sumie spać, nie? No to taka sypialnia właśnie, ale też fajnie, no. Z takim widokiem na miasto, na morze. Ale tutaj, tutaj przynajmniej ten, tak to słońce też nie świeci. W sumie to tutaj już jest w miarę okej. No, tutaj to taka typowa sypialnia, tylko spanie. Co to? No kuchnia duża, kuchnia. No tak, no tutaj jest większy pokój, większe łóżko. I właśnie ten tarasik, łazienka. No fajnie, fajnie. Fajnie ciepłe. No problem. Chodź, to jeszcze podejdziemy tam do tego okna. Chociaż tutaj już to słońce świeci, kurczę, tutaj już bez klimy byłoby nieprzyjemnie. Bez klimy. O, tutaj mamy te właśnie jeszcze dodatkowe baseniki na dole.
i te piękne wejście od tej strony. A tutaj jest night market, do którego często chodzimy i jemy. No, ale klima to by musiała tu chodzić chyba cały dzień, co? No, jest tak gorąco. Znaczy, ten teraz nie jest gorąco, bo chodzi klima, ale bez klimatu to by była masakra. No, jesteśmy w sumie już w ostatnim mieszkaniu, które... No właśnie, bo ciemno to jest na tą stronę. Sorry za przerywanie, ale właśnie tutaj mówimy też jeszcze o słońcu, które też jest bardzo ważne. I jeśli patrzymy w tą stronę, to tutaj akurat nie ma zachodzącego słońca, ale za to w mieszkaniu jest dużo chłodniej, bo nie ma tak gorąco właśnie przez to słońce. To jest mieszkanie jednopokojowe akurat, one bedroom. No i oczywiście salonik z kuchenką. No i to jest ostatnie mieszkanie, które oglądamy, no bo już widzieliśmy dwupokojowe, widzieliśmy jednopokojowe małe, a to jest jednopokojowe duże. To jest jednopokojowe duże z basenem i też z jacuzzi na balkonie. Łazienka tutaj też jest bardzo fajna, bardzo duża. Kurde, bardzo dużo miejsca w łazience, czyli superancko. Tam na dole też coś można postawiać. W każdej łazience są bardzo duże prysznice, to też jest fajne. W każdym mieszkaniu, w każdej łazience są fajne, duże prysznice. Ogromne lustro, także też kozacko. W lustrze widać, kurde, ale nie widzicie, widać te widoki właśnie w lustrze, tamte o, takich wieżowców. No to jest duże, nie? Ten pokój jest duży, nie? To jest chyba największa w ogóle sypialnia. Jest kozacka ta sypialnia. Dodatkowo tutaj właśnie mamy salon z kuchnią. Salon. Też taki w sumie ten salonik jest wystarczający. Dodatkowo taka jadalnia też tutaj bardzo fajna. I też duża kuchnia. Także spoko, to jest naprawdę spoko. I tam jeszcze jest właśnie ten balkonik, koń tam na razie stoją, to zaraz tam pójdę. Aha, i to jest tylko takie wejście śmieszne. Taki duży korytarz. Duży korytarz, nie? Taki, tutaj takie wejście to szerokie. A jeszcze wyjdę tylko tam na ten balkon. No i tutaj mamy ten balkon jeszcze z widokiem na tą właśnie stronę, na jumpiem. I tutaj też jest miejsce już przygotowane na saunę, która zostanie zamontowana. No i to mieszkanie jest całkiem spoko, naprawdę. No wiadomo, to dwupokojowe, bez porównania lepsze, ale to i tak już jest naprawdę bardzo fajne, przestronne, fajne mieszkanko. W sumie można powiedzieć, że dwupokojowe, a nie jedno, no bo jest i sypialnia, i salon. Sofa bed? No, sofa bed. Sofa bed, every room. Every room, every room sofa bed. Yes, mm-hmm. The furniture included. Yeah. So it is open. Mm-hmm. Same with the other side. Yeah. Mm-hmm. Okej. Okay. No to też właśnie, czyli tutaj może ktoś spać sobie w saloniku. No dobra, idziemy jeszcze zobaczyć tylko na drugą stronę, na widok po prostu z drugiej strony. 8 milionów. Okej. Okay. 8 milionów baty. No. Ale to jedno bedroom było bardziej przestronne niż te dwie. Mhm, mhm. To było kozackie, to było bardzo fajne. O, tutaj już nie ma tego korytarzyka. Mhm. Jest, jest. Ale zimno. No tutaj w sumie nie ma tego korytarzyka takiego śmiesznego, zakręcanego, także też tak w sumie lepiej się wchodzi. No w sumie, ale pokój jest mniejszy. Zobacz, ten pokój jest już dużo mniejszy. Znaczy dużo może nie, ale jest mniejszy. No pokój jest mniejszy, łazienka, co? No ale zobacz, jaka tutaj jest łazienka też malutka. Czy są, no, raczej jest tylko jedna łazienka. Nie, no to jest dużo gorsze. Czy tam był taki fajny blat, kurczę, duży. A tutaj jest tylko taka malutka łazieneczka. Malutka łazieneczka, pokój jest też mniejszy, czyli bez sensu. Balkon, no właśnie, bo to coś za coś. Tu znowuż balkon jest większy, no i ładniejszy w sumie widok tutaj na tą część Pattayi. No i też na zachodzące słońce, co prawda. No balkon jest duży, bo tam znowu był mały, no, mniejszy. Tu jest dużo. Tu jest dużo większy balkon, ale za to wpływa to na, kurde, mieszkanie. Że mieszkanie jest za to mniejsze. No tu jest większy, ładniejszy widok. No widok tak, ładniejszy zdecydowanie. Every room. The same size maybe, but the balcon. Smaller jacuzzi. Yeah. This one bigger jacuzzi, bigger balcony. Yeah. Yeah. That side. That side small balcony. Yes. And this room is smaller. The bedroom. Maybe bedroom. Smaller, yeah, yeah. But you get a bigger balcony. Yeah, 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 so, yeah, you know, yeah. It's tak, tak. It depends. Depends. What do you like? Yes, you know? Yes, 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 yes. Understood. Czyli właśnie. Coś za coś. Albo większy balkon, albo większe mieszkanie. If you see on the other,
the other room have like a walkway. Yes, 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 yes. No walkway. Yeah. Here you come in. Yeah, yeah. Big balcony, big room. Yeah. You know, so it's a different style. Yeah, yeah, yeah. Depends on what you like. You know? No też jest fajne. Też jest fajne. No tylko przestrzeń jest takie przekombinowane. Tak, tak. No mniejsze. No mniejsze właśnie. Ten balkon jest fajny, ale to jest fajne. No ale już ta łazienka też taka mniejsza. No tak. Przy balkon, bo na balkonie to się wiesz chwilę. No właśnie. No tak. No, czekaj, tu może to wejść? No mniejsze. No się pokaż, pokaż. No, ale jak tu gorąco. No, to są te mieszkania, które właśnie my widzimy zawsze, jak siedzimy tam na stolikach na dole. No i tu właśnie mamy to zachodzące słońce, które można sobie oglądać z tej strony. O kurde, to teraz będą prace trwały. Przez 5 lat będą prace teraz trwały, bo będą budować jakiś budynek. No. Ale zobacz, jak tu jest gorąco. No przecież tu się nie da wysiedzieć na przykład. Tu jest tak gorąco od tego słońca właśnie rażącego, że... No nie da się, naprawdę nie da się wysiedzieć i to jest właśnie no, ogromny minus. To jest ogromny minus, bo tutaj klima na najwyższych obrotach musi chodzić cały dzień. No a wtedy rachunki też za prąd robią swoje. Także tamta strona jest zdecydowanie lepsza lub... Bo ten z prywatnym balkonem, z prywatnym tym tarasem też chyba był w tą stronę, tylko tam było tak wysunięte. No, było zasłonięte. I było zasłonięte właśnie to słońce i było też kozacko właśnie, a tu jest tak otwarte. No, który ci najbardziej podobał? Z dużym basenem, nie? Mniejsze mieszkanko, ale ten taras cały z tym basenem robi taką robotę, że... No jedna sypialnia plus sofa bed w salonie, nie? A to jest większa sofa bed niż tam była. No właśnie, to chyba jest trochę większa. Emi mama jest tutaj, wystarczy mniejsza, nie? Masz to bedroom od lewej? Yes. A jeszcze, tak w sumie, no tutaj to już jest tak zrobione na cacy, już tak totalnie. Jeszcze żeśmy przyszli gratisowo zobaczyć jeszcze ostatnie dwupokojowe mieszkanie. Emuśka, weź się, chodź. No super, no wiem. Jeszcze ostatnie przyszliśmy zobaczyć ostatnie mieszkanie, które jest jeszcze w sumie metrażowo największe. 72 metry kwadratowe, 72 metry, ale też właśnie... No, no i dlatego nam właśnie więcej metrów kwadratowych, ale to chyba tylko dlatego, że właśnie ten balkon, kurczę. No troszkę jest większy, ale minimalnie. No, ale to już jest taki styl, no i w ogóle wszystko takiej jakości, super, że no, tak to wygląda. Ale to mieszkanie kosztuje około 2 milionów złotych w przeliczeniu. No, no tyle kosztuje. Jedna łazieneczka, prysznic. Jeden pokój, salonik i drugi pokój. No właśnie, no ale to dalej jest coś takiego, że za bardzo właśnie dalej nie ma gdzie tu postawić żadnego jakiegoś biureczka, ani nic takiego. Jacuzzi, tak, jest. Na balkonie. Mhm. Na balkonie, no właśnie, tutaj to by można było na balkonie sobie zrobić biuro, tylko że przy tym słońcu to byłoby jakby było. A, no i oczywiście też druga łazienka, tak? Czyli dwa pokoje, dwie łazienki. Dlatego te pokoje też nie są takie duże, no bo jednak są zrobione dwie łazienki. Tak w sumie ja wiem, czy te potrzebne są dwie łazienki, jak masz... No właśnie, no. Zwykłe mieszkanko, no... Piękne jest to mieszkanie, no bo nie można powiedzieć w ogóle ani jednego złego słowa na temat tego mieszkania. Tylko, że... No właśnie, albo ja bym wolał nawet jedną tą łazienkę, ale a tutaj mieć taki wielki pokój na przykład, bo tu wtedy w tym pokoju można by było sobie coś tutaj urządzić, tak? Chyba, że tak, po polskiemu to by trzeba było tak, z tej łazienki teraz rozwalić tą ścianę i po prostu zrobić sobie tutaj duży pokój i wtedy tutaj można by było się rozgościć. No bo właśnie widzisz, no przez to są takie malutkie pokoiki tylko do spania, ale to też jest w sumie po to zrobione, że tu nikt nie myśli o takich ludziach, którzy wiesz, chodzą do szkoły, mają dzieci, nie wiadomo co, tylko taka rodzina, która... Albo nie rodzina. Nie, no rodzina, ale taka po prostu no bez dzieci albo jak z dzieckiem, bo jest drugi powiedzmy pokój, no to już takim może starszym jakimś dzieckiem. Emma, o tobie mówię. Mieszkanie jest przepiękne, no tylko właśnie.
ma ten mały minus, że te pokoiki są małe. No ten już jest na przykład dużo też w sumie lepszy pokój, bo ma tak i tutaj szafę jedną, tu ma drugą szafę, czyli tak dwie szafy, więc jest spoko. I też tej przestrzeni tutaj jest dużo więcej, tam też jest jakaś przestrzeń, no więc... Więc spoko. No i ta druga właśnie łazienka, no to właśnie jakby tej znowu nie było albo tamtej, no to te pokoje by były właśnie ogromne, no bo mamy 72 metry kwadratowe, więc malutki tylko salonik też z tym, z jedalnią. No ale no właśnie, ale później jest taki balkon za to ogromny, który właśnie jest ogromny. Znaczy ogromny, no duży jacuzzi, no to akurat jest fajne. No tutaj w sumie też jakiś stoliczek, jakieś krzesełka, jakieś coś, co nie wtedy by było jakby się tutaj poruszać, no bardzo fajnie. No tylko, że jest tak gorąco od słońca, że ciężko by tu było wysiedzieć inaczej niż tylko w tej jacuzzi. No ale ci to teraz tam będą tutaj robić. Dobrze, że przy zamkniętych drzwiach ich nie słychać. Drzwi mają szczelne, bardzo dobre. W mieszkaniu jest cichutko, nic nie słychać, jak się zamknie drzwi. To jest bardzo dobrze, że nic nie widać, znaczy nic nie słychać. No, tak, to jest cichutko. Wtedy nas nic nie interesuje. O, tutaj mamy bezpośrednio mieszkanie nad... na samiutkim środku, że tak powiem, nad... z widokiem na baseniki i morze. In the future, this is, you know, nothing is gonna block. Widziałem.